Witam Was bardzo serdecznie. Mamy dziś poniedziałek, 7 grudnia. Chcielibyśmy wspólnie wsłuchać się w hasła dnia, które znajdują się w książeczce z Biblią na co dzień. W księdze Daniela, w 12 rozdziale, 3 wierszu czytamy: Roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. A w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, wierszu 20, czytamy: w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. W naszym dzisiejszym starotestamentowym fragmencie usłyszeliśmy o tym, że osoby roztropne będą jak jasność nad sklepieniem niebieskim, a ci, którzy prowadzą innych do sprawiedliwości, będą jak gwiazdy na wieki wieczne. Z pewnością. Większość z nas chciałaby zostać zaliczona do obu tych grup, ponieważ, jak usłyszeliśmy, ich członkowie, czyli osoby roztropne i osoby prowadzące innych do sprawiedliwości, zostaną nagrodzone przez Boga we wspaniały sposób. Chciałbym, abyśmy podczas naszego dzisiejszego rozważania zastanowili się nad kilkoma prostymi pytaniami, które wynikają z, tych, z tego wersetu, a mianowicie nad tym, czym tak naprawdę jest roztropność. I czy mogę powiedzieć o sobie, że jestem osobą roztropną? Co oznacza zwrot prowadzić innych do sprawiedliwości? I czy ja to robię? Kiedy wpiszemy do wyszukiwarki internetowej hasło roztropność, to po dosłowie kilku sekundach będziemy mogli przeczytać, że roztropność jest jedną z moralnych cnót, która wyraża się w umiejętności dobierania właściwych środków, które prowadzą do celu. Roztropność Opiera się na pamięci przeszłości, na znajomości teraźniejszości, a także, na ile jest to możliwe, na przewidywaniu konsekwencji podjętych decyzji. Ponadto, w internecie możemy przeczytać o tym, że człowiek roztropny to jest osoba dbała, ostrożna, przezorna, rozgarnięta, rozsądna, stateczna, taktowna, trzeźwo myśląca, uważna i wyważona. Gdy zajrzymy do Bożego Słowa. To zobaczymy, że roztropność jest wymieniana przede wszystkim w odniesieniu do Boga, jako jedna z jego cech. Chociaż możemy także przytać o tym, że Bóg jest w stanie i pragnie roztropnością obdarzyć każdego człowieka. Dosłownie każdego człowieka, w tym także ciebie i mnie. Ale nic nie dzieje się w naszym życiu automatycznie. Aby być, czy też aby stać się osobą roztropną w oczach Boga, nie wystarczy wczytywać się w Boże Słowo. I składać każdego dnia ręce do modlitwy. Ale należy żyć w aktywny sposób. Należy żyć w aktywny sposób wedle Bożej woli, oraz także należy prowadzić innych do sprawiedliwości. Naszym życiem mamy świadczyć o tym, że warto być Bożym dzieckiem. To, w jaki sposób możemy działać i głosić innym dobrą nowinę, w bardzo ciekawy sposób nakreślił ksiądz Tomasz Halik. W dzisiejszych czasach Najskuteczniej będzie propanować bliskość Chrystusa wtedy, gdy jako Jego uczniowie staniemy się ludźmi, którzy szukają z szukającymi i pytają z pytającymi. Być może tego, w którego uwierzyliśmy, przybliżymy zacheuszom naszych czasów właśnie przez to, że staniemy się bliżsi na sposób Jezusowy, gdy będą wychylać się z pomiędzy liści. Czy mogę powiedzieć o sobie, że jestem osobą roztropną? Czy prowadzę innych do sprawiedliwości? Pragnę życzyć ci, droga siostro i drogi bracie, aby przeżywany przez ciebie adwent był wyjątkowy. Niechaj twoja wiara nie będzie bierna, ale niech twoja wiara będzie aktywna, czyli czynna w miłości. Nie bądź milczącym świadkiem krzyża, nie bądź milczącym świadkiem Bożego dzieła pojednania, ale dziel się z innymi usłyszaną i przyjętą do serca Ewangelią o Jezusie Chrystusie. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący i miłosierny Panie Boże, dziękujemy Tobie za dzień dzisiejszy oraz także dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które wzywa nas do na aktywności. Prosimy Ciebie, abyśmy nie byli biernymi słuchaczami twojego słowa ale sprawa byśmy z mocą ducha twego świętego byli czynnymi twoimi dziećmi żywymi świadkami głosicielami dobrej nowiny błogosław boże amen życzę wam dobrego dnia zostańcie z bogiem